Po ponad 20 latach spędzonych w roli menadżera Arsena, Arsene Wenger oznajmił, że po zakończeniu sezonu pożegna się z londyńskim zespołem. Francuz jest jednym z najbardziej utytułowanych trenerów w historii piłki nożnej i prawdziwą ikoną Premier League, którą w znacznym stopniu zrewolucjonizował od momentu swego przybycia do Anglii. Choć w ostatnim czasie jego kanonierzy nie zdobywali wielu pucharów, a coraz więcej kibiców 13-krotnych mistrzów kraju domagało się dymisji Wengera, on trwał na swoim stanowisku jak niegdyś Sir Alex Ferguson w Manchesterze United. Ci dwaj wielcy szkoleniowcy często uznawani są za najdłużej nieprzerwanie pracujących w jednej drużynie, lecz jest to błąd. Są lub byli bowiem tacy, którzy zdołali wytrwać na gorącym trenerskim stołku jeszcze więcej lat. I to właśnie ich postanowiliśmy Wam dziś przedstawić. Oto oni. Najdłużej pracujący w jednym miejscu trenerzy, jakich widział świat futbolu. Ignacio Quereda, żeńska reprezentacja Hiszpanii, 27 lat. Piłka nożna w wykonaniu kobiet z roku na rok staje się coraz bardziej popularna na całym świecie, co nie zmienia faktu, iż jej poziom jest zdecydowanie niższy od tego, który reprezentują mężczyźni. By szybko udowodnić tę tezę, wystarczy przypomnieć sobie, jak w maju 2016 roku żeńska reprezentacja Australii przegrała w fatalnym stylu aż 0-7 w meczu sparingowym z drużyną 15-letnich chłopców trenujących na co dzień w klubie Newcastle Jets. Klęska jednej z najwyżej sklasyfikowanych w rankingu FIFA ekip mogłaby zatem skutecznie zniechęcić do angażowania się w kobiecy futbol niejednego trenera. Do tego grona zdecydowanie nie zalicza się jednak Ignacio Quereda, który dowodził piłkarkami reprezentacji Hiszpanii aż 27 lat. Pracę ze swoimi rodaczkami rozpoczął w 1988 roku, a zakończył ją po nieudanym dla jego drużyny ostatnim mundialu, który miał miejsce w 2015 roku na kanadyjskich boiskach. Podopieczne Queredy zdołały wystąpić w finałach Mistrzostw Świata dopiero po raz pierwszy w historii, ale w ich trakcie nie zdołały wygrać choćby jednego spotkania, ulegając w grupie Brazylii oraz Korei Południowej i remisując z Kostaryką. Po powrocie do domu zawodniczki z Półwyspu Iberyjskiego poprosiły władze hiszpańskiej federacji o zmianę trenera, a te postanowiły spełnić ich życzenie. Oznacza to, że sam Quereda planował dalej prowadzić Hiszpanki, śrubując jednocześnie swój niesamowity rekord, choć i tak wydaje się, że bardzo długo nie zostanie on pobity. Zarówno wśród selekcjonerów drużyn narodowych kobiet, jak i mężczyzn. Ronnie McFall, Portadown FC, 30 lat. Irlandia Północna nigdy nie uchodziła za potęgę w świecie futbolu zarówno na niwie klubowej, jak i reprezentacyjnej. W kraju tym przyszło na świat kilku znanych zawodników z legendarnym George'em Bestem na czele, ale mimo to tamtejsze kluby nie przyciągają szczególnie uznanych trenerów z zagranicy. Prezesi zespołów muszą więc stawiać na szkoleniowców rodaków, z których jeden zapisał się na kartach piłki nożnej złotymi głoskami. Ronnie McFall, bo o nim właśnie mowa, jest żywą legendą klubu Portadown FC, z którym w ciągu 30 lat zdobył aż 23 trofea, w tym kilka tytułów mistrzowskich. 72-latek prowadził go w latach 1986-2016, choć tak naprawdę związany z nim był już znacznie wcześniej. To właśnie w Portadown w 1964 roku McFall rozpoczął swoją piłkarską karierę, której przebieg nikogo jednak nie ma prawa zwalić z nóg. Dawny obrońca był bowiem co najwyżej średniej klasy piłkarzem, ale to właśnie w przypadku takich najczęściej okazuje się, że w przyszłości mogą być znakomitymi trenerami. Długa lista sukcesów McFalla jest najlepszym tego przykładem. Gorzej wiodło mu się z macierzystym klubem w rozgrywkach europejskich, w których jego przygoda kończyła się najczęściej już na etapie eliminacji, ale i tak miana irlandzkiego odpowiednika Sir Alexa Fergusona nikt wąsatemu trenerowi nie odbierze. Bill Struth, Rangers FC, 34 lata. Trener do dziś uznawany za najlepszego w historii jednego z dwóch najbardziej utytułowanych klubów w Szkocji, Rangers FC. Popularni The Jers pod wodzą wybitnego szkoleniowca zdobyli między innymi aż 18 tytułów mistrzowskich i 10 razy triumfowali w krajowym pucharze. Struth zaczął trenować Rangersów jeszcze długo przed wybuchem II wojny światowej w 1920 roku. To właśnie wtedy zmuszony był przejąć drużynę po tym, jak śmierć przez utonięcie poniósł poprzedni menadżer zespołu William Wilton.
Struth szybko dał się poznać jako człowiek niezwykle przywiązany do tradycji i bardzo wymagający wobec swych podopiecznych. W czasie treningów musieli oni mieć na sobie koszulę z kołnierzykiem oraz krawat. Trener wymagał od zawodników także tego, by poza boiskiem prezentowali się równie efektownie. Legenda głosi, iż Struthowi zdarzało się obserwować z okna przechadzających się po chodniku graczy Rangersów, a kiedy zobaczył, że któryś z nich przemieszcza się z miejsca na miejsce, trzymając ręce w kieszeni, zbulwersowany nakazywał takiemu delikwentowi ponowne przejście danej trasy z dłońmi trzymanymi przy bokach. W trakcie swojej 34-letniej przygody z Rangersami Scott pełnił w klubie także inne funkcje, będąc przez pewien czas jego dyrektorem. Po śmierci zaś został pochowany na cmentarzu w miejscu z widokiem na stadion ukochanego klubu – Ibrox Park. Willie Mally, Celtic FC, 43 lata. Kolejna niezwykle zasłużona dla szkockiego futbolu postać. Mally stał się dla Celticu równie istotną osobą, co chwilę wcześniej opisywany Bill Struth dla jego lokalnego rywala Rangers FC. Obaj trenerzy często rywalizowali ze sobą, a pojedynki prowadzonych przez nich drużyn stanowiły coś w rodzaju dzisiejszych starć pomiędzy Barceloną a Realem Madryt. Mally to pierwszy, a zarazem najdłużej pracujący szkoleniowiec w dziejach byłego klubu Artura Boruca i Macieja Żurawskiego. Scott zaczął tworzyć jego potęgę już w 1897 roku, sprowadzając do drużyny młodych i zdolnych zawodników. Ich szlifowanie wiodło się doskonale, o czym może świadczyć zdobycie przez Celtów 5 kolejnych tytułów mistrzowskich w latach 1905-1910. Na tym jednak nie kończy się imponująca kolekcja trofeów Malleya. Ponad 4 dekady spędzone przez niego w katolickiej części Glasgow przyniosły w sumie 45 trofeów. By to osiągnąć, The Boys musieli zostać poprowadzeni przez swojego znakomitego menadżera w 1611 meczach, z których prawie 65% zakończyło się ich wygraną. Ciekawostką jest natomiast to, że Mally podobno bardzo rzadko rozmawiał ze swoimi zawodnikami, a o tym, czy wystąpią w danym spotkaniu, dowiadywali się oni nierzadko dopiero z gazet. Giroud, Auxerre, 44 lata. Francuz swoją długoletnią karierę trenerską zakończył już ponad 10 lat temu, ale dalej nikt nie zepchnął go z pierwszej pozycji rankingu szkoleniowców najdłużej pracujących w jednym klubie. To właśnie jemu Auxerre zawdzięcza wszystkie swoje największe sukcesy, a więc 4 puchary Francji oraz jedyne w swojej historii mistrzostwo kraju zdobyte w 1996 roku. Roux pracował z ekipą biało-niebieskich niemalże nieprzerwanie przez 44 lata. Na pewien czas sprowadzenia zespołu wyłączył go zawał serca, ale po przybyciu związanej z nim rekonwalescencji 79-letni już dziś emerytowany coach powrócił na ławkę, z której wydawał polecenia swoim podopiecznym. Wśród nich nie brakowało także Polaków. Więcej o technikach motywacyjnych Roux mogliby powiedzieć m.in. Andrzej Szarmach oraz Ireneusz Jeleń. Tak samo zresztą jak kilku wielu świetnych zawodników, którzy rozwijali swój talent pod skrzydłami charyzmatycznego trenera. Kiedy Roux przeprowadzał pierwszy trening w roli opiekuna Auxerre, drużyna występowała w 5. lidze francuskiej. Dziś natomiast jest to w pełni profesjonalny zespół ze znakomitą akademią, co Roux dostarczającą bogatszym klubom kolejne piłkarskie perełki. I właśnie z tego względu Roux cieszy się ogromnym szacunkiem nie tylko w Burgundii, ale całej Francji. I tym oto sposobem nasz film poświęcony najdłużej pracującym trenerom w jednym klubie dobiegł końca. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych materiałów, w których przedstawione zostaną również interesujące fakty związane z futbolem, koniecznie zasubskrybuj kanał Fangola i śledź jego profile w mediach społecznościowych. Dzięki temu zawsze będziesz na bieżąco z najgorętszymi wydarzeniami piłkarskimi w Polsce oraz za granicą. Tekst opracował Adrian Kowalczyk z fangol.pl. Czytał Jakub Rutka.